na twórczość nie powinno się patrzeć na zasadzie takiej, że każdy powinien malować, pisać wiersze albo nagrywać piosenki. Aczkolwiek to jest fajne. I ten typ twórczości też bardzo pomaga żyć w sposób szczęśliwy. Natomiast ja jestem zwolennikiem patrzenia na swoje życie jak twórca. Każdy wasz dzień jest pustą kartką i swoimi wyborami, tym co danego dnia zdecydujecie się zrobić, z kim się spotkacie, w jaki sposób się będziecie bawili ze swoim dzieckiem, każdym wyborem tworzycie po prostu swoje życie. To jest bardzo, bardzo popularne słowo ostatnio, prawda? Mówi się o twórcach na YouTubie, mówi się o twórcach, jeśli chodzi o blogerów, którzy mają jakoś tam już w miarę ogarnięte te swoje blogi z ludźmi, którzy ich czytają i tak dalej. Wszyscy próbują was namówić do tego, żebyście byli kreatorami, artystami, żebyście kupili jakiś tam komputer, to on sprawi, że będziecie bardziej kreatywni i tak dalej. No ja chciałbym was namówić do tego, żebyście to wszystko olali, ale żebyście się skupili na jednym aspekcie tworzenia, na tworzeniu własnego życia. Po pierwsze, ja uważam, że to w dzisiejszych czasach jest najwyższa wartość w człowieku i w pracowniku, to, że jest twórczy. Co mam na myśli? No nie mam na myśli tego, że to wszyscy muszą być muzykami, malować obrazy, pisać poezję i tak dalej. Mam na myśli to, że w dzisiejszych czasach wszyscy powinni być w stanie coś stworzyć. Stworzyć to znaczy napisać ofertę handlową, to jest też stworzenie czegoś. Napisać dobrą umowę w kancelarii prawnej, to też jest stworzenie czegoś. Albo nagrać świetną płytę, to też jest stworzenie czegoś. Zrobić super grafikę i w przyszłości będzie coraz mniej miejsca na działalność taką odtwórczą. Polegającą na tym, że ktoś coś zrobił i my to skopiujemy, tak? Tym się zajmą maszyny. Każdy z nas jest dzisiaj twórcą i każdy z nas powinien dbać o ten swój potencjał twórczy, czyli o to, żeby jakoś tam siebie pobudzać do wymyślania, wyobrażania sobie różnych nowych rzeczy, nowych scenariuszy. Dlatego wydaje mi się, że w przyszłości bardzo ważne, jeszcze ważniejsze niż dzisiaj, będzie zachowanie dobrej kondycji fizycznej, uprawianie sportu. Bo bez tego nie da się mieć dobrych pomysłów po prostu, no. Będzie ważne chodzenie na spacery, będzie ważne dbanie o to, żeby mieć dużo czasu dla siebie, żeby mieć czas na to, żeby się wyciszyć kompletnie, żeby się odłączyć od internetu, od social media, od innych ludzi, którzy ciągle czegoś od nas chcą. Bo bez tego tej twórczości nie będzie, tak? Może nie będzie takiego typowego writer's blocka na zasadzie Barton Fink siedział tyle i nie pisał nic, tylko po prostu te zasoby nasze twórcze będą się wypalały, jeżeli nie będzie miejsca na regenerację. Osobna, ale nie mniej ważna kwestia dotycząca twórczości dotyczy waszego życia, tak ogólnie waszego życia prywatnego, tak? W naszym życiu też jesteśmy twórcami. Tworzymy siebie jako ciało, jako sylwetkę, jako człowieka, który coś tam reprezentuje, jakieś wartości reprezentuje. Tworzymy też nasze relacje z bliskimi. W tym zakresie też jesteśmy twórcami. I to jest wcale nie mniej ważna twórczość niż ta zawodowa. To jest bardzo banalne, a jednak w dzisiejszych czasach coraz więcej osób zapomina o tym, że jesteśmy kreatorami swojego życia, że mamy wpływ na swoje decyzje, że to nie jest tak, że ktoś nam coś każe, że nie da się inaczej, że nie zmienię pracy, bo się nie da. To wszystko zależy od nas. Zabrzmiało strasznie pretensjonalnie, prawda? Trochę to tak jest. Natomiast ja, jak zwykle zresztą, będę was namawiał do tego,
żeby podejść do tego tematu bardzo zdroworozsądkowo. Trzeba będzie pielęgnować ten nasz potencjał twórczy, żeby on się nie wypalił, żeby mu się nic nie stało. Z drugiej strony pielęgnowanie tego potencjału twórczego, takiego zawodowego, będzie w dużej mierze przebiegało poprzez tworzenie udanego naszego życia w rodzinie i pokoju nas z nami samymi. Warto jest się w życiu przejmować tylko tym, na co mamy wpływ. No a na co mamy wpływ bardziej niż na swoje życie? Raczej na niewiele rzeczy. Każda z podjętych decyzji w ciągu dnia, każda wykonana czynność w jakiś tam sposób kreuje wasze życie. I należy takie decyzje podejmować, takie czynności wykonywać, żeby być dumnym z tego, jak to nasze życie wygląda. Jesteśmy w Gdańsku, w domu aktora. I na ścianie mamy anioła grającego na harfie. Dzisiaj bieganie w Gdańsku. O! A tutaj wstaje słońce. A tam jest stocznia. A to jest Muzeum II Wojny Światowej, proszę Państwa. Fajna bryła. O! Nie? Tutaj wjazd na parking tego muzeum jest świetny. Ja na początku myślałem trochę, że to jest jakiś garaż podziemny dla
dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają zwiedzać okolice. Ale nie. O. Taki wjazd na parking. No to dzisiaj 6 km, ale za to po Gdańsku. Jednym z moich chyba trzech ulubionych miast na świecie. No dobra, w wielu nie byłem. Ale w Polsce bardzo lubię Gdańsk. Może po trochu dlatego, że tu kiedyś studiowałem. Tylko rok, ale jednak. Może dlatego, że jednak miasta położone nad morzem to zawsze są specyficzne. Pozytywnym tego słowa znaczeniu. No w każdym razie bardzo mi się miło biegało po Gdańsku. Pozdrawiam gdańszczan. I w ogóle i sopocian i gdyńszczan też. Bo są fajni również. A wczoraj to z jednymi gdyńszczanami się nawet widziałem. I chociaż spóźniliśmy się pół godziny na spotkanie, to było bardzo miło. Nawet za bardzo się na nas nie obrazili. Co też miłe z ich strony. A za 2 godziny wsiadamy z Heleną do Pendolino i wracamy do Warszawy.